Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi. To szemranie, o tym dużo było ostatnio w tych naszych mszach, to dlatego, że on powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. To, o tym chlebie to oni tam pominęli, tylko że z nieba zstąpił. No, jakże on mówi, może mówić: z nieba zstąpiłem, bo my znamy jego ojca, matkę. On jest tutaj znany nam. Oni widzieli w Jezusie tylko człowieka. Bo z nieba to Bóg wstępuje. Jeśli oglądacie telewizję, akurat osobiście nie za dużo, trafimy na filmy, na różne ideologie, wypowiedzi, które próbują Jezusa zredukować do człowieka. To Kościół zrobił z Jezusa Boga. Teraz tu Jezus sam mówi o sobie, że z nieba stąpił. Jezus jest Bogiem. W pełni i w pełni człowiekiem. Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Tutaj są takie właśnie trudne zdania, typowe dla Ewangelii Jana, które trudno zrozumieć. Można je zrozumieć tylko duchem, duchowo i przez wiarę. Ojciec pociągnie kogoś, znaczy każdego z nas pociąga, żeby przyjść do Jezusa. I na przykład, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czemu tu jesteśmy na mszy? Po co przyszliśmy na mszy? Na pewno nie z przyzwyczajenia. Mi się wydaje, że często się mówi, a to z tradycji, a to ten, ludzie przychodzą do kościoła. Przecież nikt z nas nie jest zmuszony przyjść na mszę. Tylko coś go ciągnie. Tak tutaj, pociągnie ojciec. Dlatego tu jesteś. To jest dowód na to, że mamy wiarę. No, może nie zawsze jesteśmy z tej swojej, naszej wiary zadowoleni przez naszego życia do końca, ale no jest w nas wiara. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tu już Jezus mówi powoli o tej wieczności, którą daje jego ciało. Każdy, kto od Ojca usłyszał, nauczył się, przyjdzie do mnie. A wcześniej mówią, oni wszyscy będą uczniami Boga. Jest w nas wewnętrzny głos, nie bezpośredni, to, że tam słyszymy wprost Boga, który do nas mówi. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jezus mówi już o swojej relacji z Bogiem, znaczy tak naprawdę o relacji w Trójcy Świętej, Ojca i Syna. Jedynie ten, czyli ja, Jezus, który jest od Boga, widziałem Ojca. Czyli jest twarzą w twarz Ojciec i Syn. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Czyli zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Bóg jest niewidzialny. Nikt nie może bezpośrednio z Bogiem rozmawiać, chyba że ma jakieś objawienie. I ten Bóg posyła siebie, czyli swojego Syna, który staje się człowiekiem widzialnym. Dlatego ci Żydzi widzieli w nim tylko człowieka i szemrali. I patrząc na Jezusa, człowieka, przez wiarę dostrzegamy obraz Jego Ojca, bo kto mnie widzi, mówi Jezus do Ewangelii Jana, widzi Ojca. I jak to się dokonuje? Jam jest chleb życia. Ojcowie właśnie jedli na pustyni, pomarli. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Ja, Jezus, jestem chlebem, który z nieba wstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Jam jest chlebem żywym, który wstąpiłem z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało. To już nawet Jezus trzeba precyzować. Ja, czyli moje ciało za życie światłem. Czyli już kończę. Kontemplowanie, oglądanie, adorowanie hostii. Po pierwsze. Po drugie, jeszcze bardziej przyjmowanie komunii. To jest jeszcze więcej niż adoracja Najświętszego Sakramentu. Bo wtedy ta hostia jest w nas. Spożywana i jest w nas.
To jest poznawanie Boga. Bezpośrednio. Nie ma mocniejszej jedności z Bogiem, jak przez komunię. I tu przypomnę na koniec ostatnio jakąś pewną prawdę katechizmu. Na koniec wierzę w Boga, jak znajdę teraz szybko. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Tak się kończy to dłuższe wierze. Wskrzeszenie ciała. Dlaczego o tym mówię? Bo jak spożywamy komunię, to spożywamy chleb. I ten chleb karmi nasze ciało. Nie tylko duszę. I to ciało jest napełniane wiecznością. No ale ktoś powie, no i tak umiera. Ale dlatego właśnie, że jest takie napełniane Bogiem, my, katolicy chrześcijanie, otaczamy taką czcią ciała zmarłych, czyli na przykład po to są tak zadbane cmentarze jak u nas i takie piękne groby, a to nie w każdym kraju tak jest. Bo te ciała, choćby stały się prochem, oczekują wskrzeszenia. Bo w wieczności my nie będziemy tylko duszą, ale też i ciałem. I to ciało, które otrzymamy w wieczności, wskrzeszone, ono będzie piękne, nie będzie cierpieć i będzie uczestniczyło w szczęściu wiecznym. Będziemy fizycznie też się radować w niebie. A według objawień różnych tam prywatnych, to będziemy mieli około 20 parę lat. Tak będziemy wyglądać fizycznie. Będziemy piękni i radować się szczęściem na wieki, które daje komunia. Amen.